Pani poseł Kłopotek po kolei. Czy panowie też macie pytania? Dobrze. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Nie wiem, czy uda mi się przeprowadzić to, te pytania, zadać te pytania, tak jakbym, wydaje mi się, że powinno być na Obiecuję, że nie będę przerywał zadawania no właśnie pytań. Mnie pan przerywa. Obiecuję, że nie będę. Ale pan nie musi obiecywać, bo pan odpowiada na pytania, więc naprawdę nie musi pan przerywać nawet ten wstęp, pani poseł. Panie pośle, proszę mi powiedzieć, kim jest pan Goździkowski? Pan Andrzej Goździkowski. Pani poseł. A mogę go nie znać. Nie wiem, czy pani go znaczy. Nie, no ja też nie znam pana Goździkowskiego, żeby opowiadać całą jego historię. Nie, nie. Kim jest pan Goździkowski z zawodu? Czym się zajmuje? Naprawdę nie sprawdzałem jego zawodu, nie pamiętam. Może i kiedyś czytałem na Wikipedii jego życiorys, tak jak sobie poświęciłem czas, żeby przeczytać życiorys. Niech pan nie robi ze mnie idiotki, bardzo proszę, panie. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Spotkał się pan z nim? Ale ja, pani poseł, niestety nie mogę nic więcej powiedzieć niż to, co już powiedziałem. To proszę mi jeszcze raz powiedzieć, kim jest pan Goździkowski. Z tego, co wiem, jest prezesem zarządu spółki akcyjnej Cedrop. Dziękuję bardzo. Właśnie taką odpowiedź chciałam uzyskać. Kim ale to jest zrobiłem. Pan? Dziękuję bardzo. Mówił pan, że spotkał się pan z panem Goździkowskim, bo zadzwonił do pana, tak? I poprosił o spotkanie. I spotkaliście się z panem premierem Morawieckim, tak? Czy to prawda? Tak, nic się nie zmieniło. Dobrze. W takim razie mam pytanie. Czy zadał pan pytanie panu Goździkowskiemu, w imieniu kogo on rozmawia z panem na temat wyborów korespondencyjnych i tego, żeby pan zagłosował za? Tak jak powiedziałem wcześniej, byłem wyjątkowo zaskoczony tą rozmową i propozycją, a jednocześnie pomyślałem, że ona może rzeczywiście przynieść coś dobrego. No dobrze, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie, bo spotyka się pan z premierem państwa polskiego i z człowiekiem, który jest baronem drobiarskim, bo tak można powiedzieć, najbogatszy człowiek zarządzający firmą produkującą drób w Polsce. I pan Goździkowski, nie pan premier, nie pan szef partii Prawa i Sprawiedliwości, nie żaden minister, tylko pan Goździkowski rozmawia z panem na temat tego, że pan ma zagłosować nad ustawą o wyborach korespondencyjnych. Czy nie jest to dziwne? Pani poseł, naprawdę nie znam, nawet nie chciałem poznać, bo szkoda czasu, jak wygląda struktura właścicielska spółki akcyjnej Cedrop. I nie wiem, czy tam jest większościowym udziałowcem pan Goździkowski, czy pan Koźlakiewicz, czy jakiekolwiek inne nazwisko, które jest w zarządzie czy w Radzie Nadzorczej. Naprawdę to mnie nie interesuje. Ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Dlaczego prezes jakiejś spółki drobiarskiej rozmawia z panem na temat wyborów korespondencyjnych? Pani poseł, ja naprawdę, jeżeli pani sobie by chciała, to pokażę pani, że nie staram chcę się odbierać wszystkie telefony, jakie ode mnie są. Mój telefon jest dostępny w internecie od 8 lat. Mój prywatny telefon jest bardzo dostępny od 8 lat i odbieram bardzo szanuję, ale to nie jest telefony. Odpowiedź na moje pytanie. Dlaczego prezes firmy drobiarskiej rozmawia z panem o wyborach korespondencyjnych? Ale ja odpowiedziałem, pani poseł. No nie. No odpowiedziałem, że nie wiem. Nie siedzę w głowie pana prezesa. No nie mogę inaczej odpowiedzieć. A nie zapytał pan pana prezesa Goździkowskiego, dlaczego rozmawia z panem na ten temat w obecności pana premiera? Nie, nie zapytałem. Co zresztą też powiedziałem wcześniej. A nie wydawało się to panu dziwne, że nie premier z panem rozmawia na ten temat, ani żaden minister, ani członek rządu, tylko jakiś, przepraszam, nie jakiś, pan prezes drobiarskiej firmy, najbogatszej w Polsce? Pani poseł, dla mnie wszyscy ludzie są równi. Czy dzwoni ktokolwiek z wyborców moich, czy nie z wyborców moich, odbieram telefon, słucham i reaguję. Panie pośle, w ocenie wielu osób, specjalistów, posłów, którzy tutaj występowali i odpowiadali jako świadkowie, wybory prezydenckie w 2020 roku to było najważniejsze wydarzenie w Polsce. I mówimy o bardzo poważnej sprawie. I pan próbuje bagatelizować to, że pan rozmawia z każdym na ten temat. To nie jest każdy, to jest prezes firmy drobiarskiej. To nie jest członek rządu, który właśnie przychodzi do pana premiera, spotyka się z panem i próbuje rozdawać stanowiska.
Pani poseł, tak jak powiedziałem już wielokrotnie, głównie to media co pewien czas, jak pani prześledziłaby tamtą historię, opowiadały o tym, że będę ministrem czy wiceministrem. Takiej oferty wówczas nie miałem ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Ale to powiedział pana przedmówca, którego tutaj również pytaliśmy, pan poseł Kukiz, że taką propozycję pan otrzymał. Pani, czy to jest nieprawda? Pani poseł, jeszcze raz mówię, ja nie miałem propozycji ze strony Prawa i Sprawiedliwości, żeby być wówczas ministrem czy wiceministrem, ponieważ dosyć dosadnie wypowiadałem się wcześniej, jak moi koledzy i koleżanki z Kukiz 15 przechodzili do Prawa i Sprawiedliwości, czy kolega po miesiącu przeszedł do Nowoczesnej. Uważam takie zachowanie za wyjątkowo naganne, dlatego podtrzymuję to, że powinniśmy zmienić ordynację wyborczą, żeby... Panie pośle, proszę mi odpowiedzieć, nie o ordynacji teraz rozmawiamy, tylko o wyborach korespondencyjnych. Proszę mi powiedzieć, czy pan Goździkowski konkretnie podczas tego spotkania panu coś proponował, jeżeli pan zagłosuje za tą ustawą? Podczas tego spotkania z panem premierem nie było żadnej oferty. Żadnej Rozumiem. Oferty, a czy potem była jakakolwiek oferta po tym spotkaniu albo wcześniej? Nie przypominam sobie żadnej oferty wcześniej. Jeżeli byśmy myśleli później, to... Nie wiem, kiedy to było, ale na początku, kiedy pan minister Telus był w ministerstwie, proponował mi, abym był wiceministrem, więc mu odpowiedziałem, że nie zamierzam być wiceministrem, bo przyszliśmy do parlamentu, żeby przyjąć komplet ustaw. I dzięki temu spełniliśmy obietnicę pana Tuska z 2007 roku. Ustawę antykorupcyjną przyjęliśmy i kilka innych ustaw, a PSL panie złamało pośle, obietnicę wyborczą. Panie pośle, nie jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać o ustawach, o białku, o pana dokonaniach i planach wyborczych. I proszę naprawdę skupić się na odpowiedzi na pytania konkretne dotyczące tematu działania tej komisji. Wynika z tego, że przychodzi pan prezes firmy drobiarskiej, który być może ma jakieś relacje bliższe z panem premierem, skoro pan premier zgadza się w ogóle zorganizować takie spotkanie. Prezes firmy, która organizuje wielkie eventy, organizował wielkie eventy Prawa i Sprawiedliwości i proponuje panu zagłosowanie za ustawą. To się po prostu kupy nie trzyma. To nie jest ani praworządne. W którym miejscu? W każdym. Dobrze. W każdym możliwym. Chcę powiedzieć jeszcze jedno. Mówił pan, że... te wybory to była dla pana wtórna sprawa, że miał pan wtedy ważniejsze priorytety. Tak jak powiedziałam, to była dla wszystkich ogromnie ważna sprawa, bo żyliśmy w bardzo trudnej sytuacji pandemicznej i wszyscy naprawdę podejmowali bardzo trudne decyzje. I pan mówi, że właściwie zagłosował, no bo nie wiedział pan tak naprawdę, dlaczego pan zagłosował przeciwko tej ustawie. Czy tak było? Czy pan się zapoznał z tą ustawą? Chociaż cokolwiek pan wiedział na ten temat, dlaczego mają być przeprowadzone te wybory? Pani poseł, wiedziałem tyle samo, co i pani koledzy z PSL-u. To nie jest odpowiedź na moje pytanie, panie pośle. No jednak jest. A no jakbym powiedział jeszcze dwa zdania, to może być do szczegółów doszło. Więc wiedziałem dokładnie to samo, co i pani koledzy, bo były spotkanie klubu Koalicji Polskiej, gdzie była o tym rozmowa. Więc... Czyli co pan się dowiedział na tych spotkaniach? Skoro pan mówi, że były takie spotkania i rozmowy. Że jest propozycja ustawy wyborów korespondencyjnych, w których to w 100% obywatele mają zagłosować za pośrednictwem Poczty Polskiej i że te wybory będą przeprowadzane, czy pakiety wyborcze rozniesie Poczta Polska. Wówczas byliśmy na samym początku tej paniki covidowej, która wtedy nie wiedzieliśmy, jak się skończy. I okazało się, że wtedy pan marszałek Grodzki mówił o morderczych kopertach, a kilka miesięcy później mieliśmy wybory w trakcie tego, jak więcej było zakażeń covidowych. I dlatego pan zagłosował przeciw, tak? Nie poparł pan tych wyborów?
Pani poseł, tak jak powiedziałem, wtedy widzieliśmy czy słyszeliśmy wypowiedzi zarówno pana Grodzkiego, jak i pana Gowina. Więc uważałem, że należy postąpić tak. Czyli rozumiem, że wypowiedzi pana Grodzkiego przekonały pana do tego, że nie należy zagłosować za tą ustawą. Uważam, że wypowiedzi, które były w trakcie posiedzeń Koalicji Polskiej, mają sens i nie należy przykładać ręki do wyborów kopertowych. Dobrze. I ostatnia sprawa. Powiem tak. Nazywanie tej komisji hucpą z mojego punktu widzenia jest obraźliwe dla nas i skandaliczne. Spotykamy się tu od wielu tygodni. Staramy się przygotowywać na tę komisję. Czytamy mnóstwo dokumentów. Jesteśmy tydzień w Warszawie i naprawdę staramy się wykonywać swoje obowiązki jak możemy najlepiej. I to jest właśnie demokracja i praworządność, że możemy to robić i możemy państwa pytać i zadawać pytania dotyczące tego, jak doszło do przeprowadzenia tych wyborów. Dlatego uważam, że naprawdę czasami trzeba się zastanowić, czy się kogoś nie obraża, wypowiadając takie słowa. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Mimo wszystko, przepraszam panią poseł, jeżeli pani poseł czuje się obrażona i wysoką komisję, ale tak jak powiedziałem, tu państwo zawarli 100 konkretów również dla rolnictwa. PSL napisał 5... Panie pośle, PSL naprawdę, niech pan już, to nie jest ten temat. ...o rolnictwie i wygrał wybory, obiecując ustawę kaucyjną i nic państwo w tym zakresie nie zrobili. O rolnictwie to możemy, panie pośle, porozmawiać bardzo długo, jak wy zniszczyliście polskie rolnictwo przez 8 lat i mnie pan nie zagada w tym temacie. Pani mnie wykała, bo ja mówię bezpośrednio do pani poseł i zwracam uwagę, że nie wypełnili państwo tych obietnic.